Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław. Na konferencji witamy trenera przyjezdnych, pana Ivana Djurdjevicza. Trenerze, poproszę o kilka słów komentarza. Witam Państwa, dobry wieczór. No, chcieliśmy po tych dwóch ostatnich dla nas pozytywnych meczach zagrać kolejne dobre spotkanie, zrobić postęp w naszej grze, co było widać, i wygrać ten mecz, jeżeli jest możliwe. Także na pewno dzisiaj od samego początku sprawiliśmy wrażenie zespołu skoncentrowanego, zaangażowanego, który jest w każdym elemencie gry przygotowany na zdarzenie boiskowe i powiem szczerze, Wisła Płock tylko i wyłącznie stwarza okazję pod naszą bramką z naszych błędów, które były jeden albo dwóch. To my kontrolowaliśmy cały przebieg spotkania, byliśmy trochę niżej, powiedzieliśmy, jaka jest mocna broń Wisły Płock. Kontrolowaliśmy środek pola, przez który Wisła Płock jest bardzo mocny. Chciała te swoje akcje budować w pierwszej, drugiej fazy przez środek boiska, zablokowany, i później już mieli problem, żeby tą piłkę sprowadzić do ostatniej strefy. Byliśmy agresywni i bez piłki, i z piłką. Dużo okazji mieliśmy, ale bramka nam się nie dała strzelić. W drugiej połowie też dobre wyjście, ale potem już Wisła Płock z racji swojej jakości miała takich może 5-10 minut optycznie takiej inicjatywy, ale to mi po dwóch, trzech zmianach centrum gry, na to zwróciliśmy uwagę, gdzie Wisła ma duży problem, żeby tę stronę zmieniać i z tej takiej jednej akcji bramka 1-0. Cały zespół bardzo mocno pracował, przez to mogliśmy zmienić i Johna, i Quintanę. Wyszło, nie jest łatwo w takich momentach wejść w mecz, ale zmiennicy swoją chęcią też daje dużo zdrowia. Pod koniec meczu Wisła, w czym jest bardzo mocna, już ostatni kwadrans, na co uczyliśmy zawodników, że jest mocna, że dużo zmian, jakościowych zmian. I ta bramka nie da, ale tylko i wyłącznie nas to obudziło jeszcze bardziej i ta reakcja, którą ten zespół cały czas pokazuje przy swoich liderów, ale dzisiaj szczególnie Olsena, który po prostu w takich momentach nie pozwala, żeby to poszło w drugą stronę, i bramka na 2-1, końcówka, mocna walka, mocne cierpienie i upragnione 3 punkty, gdzie pokazujemy, że jednak można zagrać równe mecze, zagrać dobrze i wygrywać. Także tyle, idziemy dalej z pokorą i dalszą pracą. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do trenera? To proszę tylko do mikrofonu. Dobry wieczór, Krzysztof Manasik, Śląsk. Panie trenerze, przede wszystkim gratulacje. Mam wrażenie, że Śląsk odniósł to zwycięstwo zasłużenie. Czy pan się zgadza z taką twierdzeniem? Tak. Myślę, że będzie bardzo ciężko sposób, w jaki pracujemy, wygrywać, kiedy na to nie zasługujemy, i przegrywać w tym przypadku, jak dzisiaj zasługujemy. Na pewno czulibyśmy wielki niedosyt i to samo odczuwali zawodnicy na boisku, żeby ten mecz dzisiaj nawet remisować, bo od samego początku sprawiliśmy wrażenie zespołu, który wie, co chce i wie, w jaki sposób ma gra, i to wyglądało bardzo dobrze. I po tych dwóch meczach w Pucharowym z Lechem, z Jagiellonią, gdzie nam zabrakło tych punktów i tego, dzisiaj zasłużenie daliśmy kontynuacji tej dobrej gry i wygraliśmy ten mecz zasłużenie. Śląsk Wrocław jako pierwsza ekipa tutaj z Płocka wyjeżdża z kompletem punktów w Ekstraklasie, jednak podobno w szatni nie do końca pan pozwolił zawodnikom na takie mocne celebrowanie, tak? Czy dlaczego? No, nie ma co celebrować. To jest, ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że nie ma dużych w procesie budowania zespołu, nie może być różnic. Jak się mecz przegrywa, wtedy się nie nadajemy do niczego, jesteśmy najgorsi, a wygrywamy i teraz jesteśmy najlepsi. No, po prostu, że to jest praca, że wygrana i przegrana i remis są elementami gry i trzeba do nich podejść normalnie. Czyli tak jak się przygrywa, podejść normalnie i nie wariować, nie iść dół, a jak się wygrywa, też nie latać za wysoko, bo nam się wydawało, że w pewnych momentach po tym ciężkim sezonie ten brak zwycięstwa już wywołał w zawodnikach zbyt duże emocje i później mi się wydawało, że to był problem w następnym meczu z tymi emocjami, że po prostu z tego już nam się wydawało, że wygraliśmy nie wiem co, to nic, to jest jeden wygrany mecz. Potem do tego trzeba te emocje tonować, nie mówię, że ich nie ma w ogóle, bo są, tylko inny sposób i po prostu odpocząć dobrze i te trzy ważne mecze, czy dla nas finały, zakończyć dobrą pracę. Jeden z czytelników na naszej stronie napisał taki komentarz po meczu, że Patrick Olsen zaczyna być takim Sebastianem Milą, a John Nieboła takim Waldemarem Sobotą. Jak panu się podoba takie porównanie? No nie wiem, ja nie lubię porównywać za bardzo, bo każdy jest jedyny na tym świecie wyjątkowy, także na pewno ludzie lubią po prostu brać, że ktoś był do kogo podobny, ale myślę, że tak jak Sebastian Mila i ten Waldemar Sobota, to jeszcze można to trochę popracować, tak? To jest jedno, a dwa mają do tego, żeby być tymi liderami i są. Tylko no, to jest rozwój i uważam, że do tego momentu się rozwijamy prawidłowo, na spokoju, małymi kroczkami dalej. I ostatnie pytanie ode mnie. Kontuzjowani, nieobecni, Patrick Manasik, Eryk, Exposito, jaki jest ich stan zdrowia? Oraz ci nowi kontuzjowani, czyli dzisiaj Quintana i John Nieboła, jaka jest ich sytuacja? To nie będziemy zabiegać za dużo do przodu, kilka dni jeszcze w wypoczynku, później się spotkamy, zobaczymy jaki jest stan wojska, no i dalej. A czemu Eryka i Patryka dzisiaj? No Eryk miał jakieś drobne urazy, mogli wystąpić dzisiaj, ale nie chcieliśmy ryzykować, chcieliśmy dać szansę innych zawodników, wszyscy są ważni i dzisiaj widzieliśmy, że bez każdego się może i trzeba uświadomić, jak kogoś nie ma, że po prostu zespół jest i ci, którzy występują, są zawsze gotowi do gry, od czego od nich wymagamy, także bardzo fajnie się to sprawdziło. Eryk na pewno będzie wrócił do nas jeszcze bardziej zmotywowany, tak samo jak Patrick Olsen. Trzymajmy się do końca, wszyscy potrzebni. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, to dziękuję serdecznie. Za chwilę wracamy z trenerem Pawłem Stanem. Dziękuję, dobrej nocy.